Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na spotkaniu pod roboczą nazwą Trzeba zabić tę miłość. To jest bardzo ładna nazwa, bardzo ładny tytuł, także tytuł bardzo pięknego filmu o bardzo trudnej i skomplikowanej miłości. Ale my dzisiaj nie o filmach, chociaż no zobaczymy. Moimi gościniami dzisiaj są Agata Pasent. Dzień dobry. Anna Król. Dzień dobry. Chyba jesteśmy nie podłączeni. Jesteśmy podłączeni? Chyba możemy tak. Troszeczkę... O, dziękujemy. O, dobrze. I Sylwia Chwedorczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie wszystkie stoją za tym, co ja mam tutaj na kolanach, czyli trzema książkami, trzema zbiorami listów, korespondencji bardzo intymnej, bardzo miłosnej, bardzo emocjonalnej, no, znanych ludzi, ludzi mających jakiś tam wizerunek publiczny, których to te listy zaczynają pokazywać w trochę innym świetle. I może zacznijmy od Agaty. Mogę? Jak to jest? Znajdujesz listy po latach, czytasz je i myślisz sobie od razu, świat powinien to zobaczyć? Dzień dobry, dziękuję Ci, Karolino, że zawiadujesz naszym zgrupowaniem. Dzień dobry tym, którzy są na Big Book Festival i oglądają nas na całym świecie. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że się bardzo cieszę, że jesteśmy tutaj w rzeczywistości, że przyszliśmy i że wykazaliście się Państwo mentalnym zdrowiem, żeby wyjść i jednak widywać się, choć robi się dużo, żeby nas podzielić i zapchać gdzieś, żebyśmy się nie aktywnie nie zajmowali tematem. Jak to jest? Przede wszystkim czuję się tak naprawdę tutaj dość niezręcznie, bo jestem, nie wiem, ambasadorką, jeśli tak można powiedzieć, kustoszką mojej mamy, której nie ma już z nami i zawsze czuję się bardzo niezręcznie, jakby mówiąc coś za nią, więc niezręczność jest chyba odpowiednim słowem tutaj. I zawsze poczucie winy mi towarzyszy, dlatego że od kiedy przejęłam spadek autorski po mojej mamie, która była osobą geniuszką, ale również osobą szalenie utalentowaną i bałaganiarą, ponieważ mamy tylko jedno życie i albo coś tworzymy, albo porządkujemy. Jak się zaczniemy porządkami za życia zajmować, to może nam nie starczyć czasu na pisanie i chyba wybrała tę dobrą drogę, że raczej pisała niż zajmowała się archiwizacją, no ale dla kolejnych pokoleń to jest niejaki problem. Ogólnie taki burdel w papierach, tak? I brak wskazówek. Znam to. Więc no, od czasu śmierci do czasu publikacji minęło dużo czasu i ten czas wskazuje też na moje jakby rozmyślania nad sprawą, czy gdy autor nie zostawia wskazówek, to jak czytać tę wiadomość. No, jeżeli listy zostały niezniszczone, to jest już jakiś też chyba znak, że chcieli, żeby te listy zostały. Na szczęście adresat przeżył mamę i jakąś wskazówkę też dał, przekazując korespondencję jej autorstwa do Magdzie Umer, ale to też jest takie okej. Nie biorę za to odpowiedzialności, w sumie nie wiem, co tym zrobić, to ty się tym zajmij. To jest bardzo ważne słowo, odpowiedzialność też za to, co zostanie upublicznione. No więc właśnie, także ponieważ właściwie cokolwiek nie robiłam do tej pory jako już stara dziś kobieta, a wcześniej dziecko, mająca własne dzieci, jako dziecko Agnieszki Osieckiej, to właściwie byłam zawsze krytykowana, nie ma dobrego wyjścia. Jak upublicznisz, to wyjmujesz jakieś sprawy spod dywanu i tak dalej. Jak nie, to znaczy, że siedzisz na tym, pozwalasz temu gnić, nie udostępniasz badaczom. O tym mówią, niedobra, ta córka wszystko chowała, nie wiadomo dla kogo. Tak, albo zapomniała, w ogóle zajmowała się tylko swoimi sprawami, a przecież czci matkę swoją, jest oczywiście. Także bałam się bardzo, ale po publikacji, jakby do dzisiaj robiąc takie resume, że tak powiem, recenzji, to nie zważając na jakiś taki zwykle lejący się hejt, to jednak okazało się, że te listy
są potrzebne szczególnie tym młodszym od nas o wiele osobom, ale bardziej chyba jako przykład talentu epistolarnego obojga zaplątanych w miłość albo samobójczo się w nią rzucających, bo to było od razu jakie skazane. Jakie to jest piękne, zaplątanych w miłość. Skazaną na, no właściwie nie wiadomo, co to jest powodzenie w miłości, tak? No, może to jest źle powiedziane, bo może to była dobra miłość, bo była, tak? W każdym razie to dziś wciąż jest bardzo czytane, były dodruki tych listów. Zainspirowało świetną twórczynię teatralną, która stworzyła spektakl z tego na scenie Teatru Polskiego. Różni filmowcy i filmowczynie się do tego podkradają, a przede wszystkim słyszałam od młodych ludzi, że o mamo, jak to wtedy ludzie, jakie to mieli maniery, jak się spotykali, jaki to język jak bez oni emotikonów. Kiedyś kochali i potrafili to nazwać. Tak, ludzie pisali listy bez emotikonów, bez buziek. Bez hashtagów. Tak, i bardzo, no tak jak w pozostałych, tutaj czytam, czytałam szczególnie pani Sylwii Fedorczuk książkę fenomenalną, z której się dużo dowiedziałam, o czym nie wiedziałam. Mamy ogromny od lat problem w nazywaniu uczuć. A tutaj to się jest, spotkały może dwie osoby. Być taka jakby, za przeproszeniem, laska, którą można się podeprzeć. Czasem taka proteza jakim, trochę. Taka proteza, no. No bo jest to przepiękne, jak dwoje ludzi władających słowem okazuje sobie zafascynowanie. A też genialne. Poza tym jest, pokazuje, że tak naprawdę tą miłością jest tutaj literatura i talent, bo miłość zawsze jest formą projekcji, tak po latach jednak dochodzę do tego. I tutaj to zagęszczenie tych dwóch projekcji, tak, mhm. Że... bardzo intensywne. I bardzo intensywne. Oni się kochają w swoim języku, w polszczyźnie, która jest tutaj wyjątkowa. I oni pisząc te listy, mam wrażenie, cały czas bawią się słowem. Tak, chcą sobie świadomie dodać otuchy tak naprawdę oboje, ale no, jak to się kończy, to wszyscy wiemy chyba. No właśnie, druga książka Sylwia Chwedorczuk-Kowalska, ta od Dąbrowskiej. No, ja czytałam to. Powiem tak, moja mama mi zawsze mówiła, że było wiadomo, że one we dwie razem, tam cała Warszawa plotkowała. Ludzie plotkowali. Co innego plotkować, co innego wziąć do ręki książkę, która jest moim zdaniem zapisem uczucia absolutnie skazanego na potępienie, na niespełnienie, rozerwania kompletnego między światami jednej i drugiej bohaterki. I tutaj też no, pytanie, co się czuje, kiedy się to czyta i kiedy się to składa, że tak powiem, do kupy nieładnie, kolokwialnie, ale trzeba to jakoś ubrać, trzeba to jakoś poukładać. W świecie, gdzie ludzie nie czytają kontekstów, gdzie czytają tylko tytuły, często bezsensowne, nagle trzeba opowiedzieć historię trudnej, pięknej, niespełnionej miłości. To między dwoma kobietami. Tak, nie wiem, czy mnie słychać. To ja najpierw może powiem o tych listach, że jestem tutaj w innej sytuacji niż pani Agata i pani Anna, dlatego że te listy nie zostały dotąd opublikowane i z różnych powodów, to znaczy planujemy w Instytucie Badań Literackich opublikowanie całości tych listów, ale te listy to jest 2400 listów, to jest ogromny zbiór. To nie wiem, kto to wszystko przeczyta, ale staramy się i przeczytać, i przygotować to państwu do lektury. To jest wspaniała korespondencja. I właściwie powinniśmy ją czytać po prostu i sobie o niej myśleć. Ja miałam trudne zadanie, dlatego że... Największa trudność jaka była? Opowiedzieć o tej relacji tak, jakby Kowalska i Dąbrowska tego chciała. Myślę, że to była największa trudność. No a przecież tak jak właśnie powiedziałam, 2400 listów, no to nie były listy bardzo całkowicie w tym samym nastroju przez cały ten czas, prawda? Ta miłość buduje jak każde uczucie, tak? Tak, tak, ale ja jestem po stronie tej miłości. To znaczy myślę, że to była miłość od początku do końca jednak. A miała pani takie pytanie gdzieś z tyłu głowy, gdzieś, czy muszę postawić gdzieś granicę, żeby nie powiedzieć czegoś za dużo, żeby komuś nie zrobić krzywdy? Cały czas. Cały czas, ale... I wydaje mi się, że to była też ta trudność opowiadania o tym. Gdzieś tak sobie pomyślałam, że dobrze jest czytać te listy, dobrze jest przeczytać tę książkę moją. Trudno mi jest o tym opowiadać, bo A jak uniknąć taniej sensacji?
Dzisiaj wszystko się tapla w taniej sensacji. Ja nie mam tego wrażenia, czytając tę książkę. Mam opowieść o bardzo głębokim uczuciu, fascynacji wzajemnej. Ja byłam po stronie chyba właśnie tej miłości. Myślę, że w taki sposób, że nie szukam tutaj skandalu. Czytałam tę korespondencję jak korespondencję dwóch zakochanych w sobie osób. Nie kobiet, po prostu osób. Tam jest takie zdanie, aż sobie zapisałam, wszystko nas dzieli, ale nic nie może nas rozdzielić. No tak, to jest, Boże, jakie to jest piękne. To jest po prostu coś, co mogliby sobie jako taki folder w telefonach, dzieciaki mogłyby sobie zrobić, jako wyznanie miłości dla kogoś. Wszystko nas dzieli, ale nic nie może nas rozdzielić. Czyli zamiast nie mogę teraz rozmawiać. Ja chyba, jeśli mogę zrobić coś okropnego w stylu takiego mansplaining troszeczkę, to odpowiedzieć, dopowiedzieć coś do Sylwii Fedorczuk wypowiedzi, że jak tej taniej sensacji w tej książce. Ta książka jest fantastyczna. Jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, dlaczego dopiero dzisiaj tę książkę dostajemy. No ja nie jestem polonistką, jestem germanistką, więc trochę czuję się usprawiedliwiona, że o tylu rzeczach nie wiedziałam, ale wartość poznawcza tej książki jest niesamowita. Taniej sensacji nie ma tutaj, ponieważ ogrom pracy badawczej autorki doprowadził do tego, że nie rozpoczynamy od korespondencji nagle, tylko od właściwie historii życia bohaterki. Tak? Z jakiego, jest ten kontekst. Tak, z jakiej Polski ona wychodzi, z jakich domów, kto jakby dorzucił swoje ziarenka do jej charakteru, do jej wykształcenia, do jej problemów psychicznych, tak? Więc tego wszystkiego nie ma tutaj w tej książce, bo to są właściwie tylko, prawda, listy opublikowane o drodze do tego momentu lat 60. Agnieszki Osieckiej opowiada ona w swoich wielotomowych dziennikach. No a tu mamy historię, którą widzimy po raz pierwszy. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że chyba taką drogę wyznaczyła mi profesor Grażyna Borkowska, bo pisałam doktorat dotyczący tych listów właśnie w Instytucie Badań Literackich i ona, pamiętam, przywitała mnie takim zdaniem, że teraz to sobie będziemy we trzy tak żyły. Kowalska, Dąbrowska i Chłodorczuk. I coś w tym jest, że ja nie byłam obserwatorem, tylko trochę uczestnikiem tej relacji. I to mi wskazało jakby takie narzędzia. Jeżeli ja też mogę coś dopowiedzieć, to mnie z kolei przychodzi do głowy od początku, odkąd zadałaś to pytanie o tanią sensację, przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Jedna wydaje mi się bardzo istotna, chyba jakby z punktu widzenia wszystkich tych bohaterów, o których mówimy i nas jako osób, które to zdecydowały się światu pokazać, czyli intencja, bo wszystko, co się dzieje wokół nas, może stać się tanią sensacją i może stać się niesamowitą opowieścią. I doświadczamy tego co chwilę, codziennie, szczególnie w internecie, gdzie to zapotrzebowanie na sensację, czy ona stania, czy ona jest trochę droższa, jest ogromne, bo to jest coś, co daje tym ludziom, którzy no, napęd, lajki, klikalność i pieniądze i to wszystko jakby można tak opowiedzieć i wydaje mi się, że jeśli każda z nas sama jakby dla siebie i za siebie potrafi odpowiedzieć, że intencją nie było to szukanie sensacji, czegoś kontrowersyjnego, tylko opowiedzenie jakiejś historii w taki sposób też przez własną wrażliwość, jaki jest nam dostępny, to, no to każdy, kto to czyta, już musi filtrować przez siebie, tak? I no właśnie, sobie odpowiedzieć. Agata, mama, tu już wiemy, byłaś członkinią rodziny. Jak to było z tobą, Anią, kiedy czytałaś te listy Iwaszkiewicza do Błyszyńskiego, czytałaś, ja wiem, że ja kocham tę książkę, zresztą rozmawiałyśmy, ja po prostu czytałam ją kilka razy pod rząd, bo dla mnie to jest po prostu kwintesencja listów miłosnych w ogóle, to już nieważne o płeć, nieważne, jakby to, jak to jest opisane, to jest przepiękne w ogóle. No to jak ty się czułaś, dotykając tego, czytając to, i te słowa w tobie zaczynały jakoś tam grać, te wyznania przeróżne, bardzo odważne, i Iwaszkiewicz jest bardzo odważny w tych listach. Ja tę książkę z listami, czyli to wszystko jak chcesz, w moim opracowaniu i z moim wstępem, przygotowywałam już po napisaniu książki Rzeczy Iwaszkiewicz intymnie, czyli takiego rodzaju opowieści, próby opowieści też dość subiektywnej i osobistej o życiu Iwaszkiewicza. I kiedy
kiedy się do niej przygotowywałam, a trwało to dosyć długo tak naprawdę, bo okazało się, że opowiedzenie o Iwaszkiewiczu jest rzeczą, jeśli nie niemożliwą, to na pewno bardzo, bardzo trudną. Bo to jest kolejna z takich postaci, pomnikowa, w ogóle idealny pisarz. Tak, a poza tym, wiesz, to jest też tak, że potocznie, jak sobie myślimy, to... Dyplomata. Dokładnie, że wydawałoby nam się, że wszystko już wiemy, tak, że tam właściwie nie ma co opowiadać. To nagle Ania Król wchodzi do szafy. A to nagle ja wchodzę do szafy i wychodzę z tej szafy, później z garniturami. Ale rzeczywiście ja zaczęłam się zajmować Iwaszkiewiczem, jego twórczością, jego życiem, jeszcze wówczas bez intencji pisania o nim książki. Po prostu któregoś dnia trafiłam do po raz kolejny, ale wtedy coś zaiskrzyło, coś się stało. Trafiłam do tego. To była zwykła ciekawość, a nie chęć obalenia pomnika. Ciekawość. I zapytałam grzecznie, czy ja mogę po prostu tam przyjeżdżać i się tak rozejrzeć. Chciałam w tym archiwum trochę popracować, poczytać właśnie rzeczy, które są niepublikowane. Powiedziałaś, że twoja mama była bałaganiarą, Iwaszkiewicz z kolei był kolekcjonerem totalnym i w tym domu, który przecież on już nie żyje od 40 lat, nadal mam wrażenie, że ja znalazłam może 10% rzeczy, które tam są poukrywane, choć większość z nich przecież została skatalogowana. No ale jakby, żeby odpowiedzieć na pytanie i iść do puenty, to ja w pewnym momencie zaczynałam rozumieć, jakby przeglądając też swoją własną, nieprofesjonalną i nienaukową metodą te materiały, bo zaczynałam od rzeczy, które mi się wydawały dziwne, czyli na przykład teczek, które są podpisane rzeczy różne, albo rzeczy nieskatalogowane, albo awaria. I tam były te wszystkie wspaniałe skarby? I tam było część tych skarbów. To były trochę takie ślady, po których szłam dalej i dalej i dalej. Do tej symbolicznej szafy nie zajrzałam tak znowu od razu, bo ja przyjeżdżając tam jeszcze żyła dawna gosposia Iwaszkiewiczów, pani Zosia Dzięcioł. I ja się z nią na swój sposób zaprzyjaźniłam i zżyłam. Ona mi zaufała. I ja też starałam się tego zaufania nie zawieść. Rozmawiałam z nią i otworzyło mnie to też wówczas na taką narrację jakby kompletnie oddolną, bo ona żyła z nimi przez kilkadziesiąt lat i ona też opowiadała o nich jako bardzo bliskich sobie ludziach, ale jednocześnie to była prosta osoba, więc ona nie intelektualizowała tego, nie nadawała temu sensów, ona po prostu mi pewne rzeczy mówiła. I któregoś dnia właśnie mi powiedziała, że no to tam się przejdźmy i pokażę pani parę rzeczy. No i właśnie tym sposobem docierałyśmy też do tego, a ona znała pochodzenie każdego przedmiotu w tym domu. Wiedziała, że ten guzik to jest urwany od takiej bordowej marynarki, a tamten notesik, który leży na biurku, to wcale Iwaszkiewicz nie pisał, on tutaj tak leży, więc ona to wszystko wiedziała. I ja wówczas się natknęłam na te listy, już jakby kończąc, przepraszam za te anegdoty, dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak korespondencja Błoszyńskiego z Iwaszkiewicza z Błoszyńskim. Oczywiście mogliśmy o tym wiedzieć z dzienników wcześniej opublikowanych, bo Iwaszkiewicz dosyć, że pisał listy, to jednocześnie prowadził dziennik, pisał literaturę i miał jeszcze swoje kalendarze. I ta sama opowieść tak, znajdowała ujście w różnych formach. No i ja dotarłam do tej korespondencji, zaczęłam te listy czytać. Zachowały się przynajmniej oficjalnie wyłącznie listy Iwaszkiewicza do Błoszyńskiego. Nie jest ich 2000, jest ich 280 chyba. Niektóre z nich 10, 12, 15 stronicowe, więc no to też trwało, zanim ja to jakoś przeszłam. Jesteś dla mnie i synem, i nie synem, i symbolem uciekającego życia, które tak bardzo kocham i w ogóle wszystkim. No ta korespondencja też jest, no, tak jak powiedziała przed chwilą Sylwia, ona nie ma jednej temperatury. Jest niesamowitą. Ja nie spotkałam się właściwie nigdy wcześniej w literaturze z tak intensywnym i szczegółowym, analitycznym zapisem relacji miłosnej, bo oni się poznali w roku 52, drugi na trzeci, bo jakoś na przełomie tych lat, a Błyszyński umarł w roku 59, więc znali się raptem 7 lat. Natomiast ten najintensywniejszy okres ich romansu, relacji, związku i korespondencji to są właściwie 3 lata, od 57, dwa właściwie, od 57 do 59. I ja też wydając tę książkę wiedziałam, że gdzieś istnieją odpowiedzi, że gdzieś istnieją listy Błoszyńskiego do Iwaszkiewicza, bardzo rozsiane i bardzo niekompletne. I wtedy się zastanawiałam, czy wydawać tylko listy Iwaszkiewicza, czy czekać, szukać i próbować poszukiwać odpowiedzi, aż w końcu zrozumiałam, że nie, nawet jeżeli one będą, to ja jednak chciałabym pokazać, że
Wiesz, ja znalazłam kilka tych listów po różnych ludziach rozsianych, natomiast to, co zmienia całkowicie jakby perspektywę, może zmienić w czytaniu tej książki, bo te listy właściwie czyta się jak powieść trochę. Tak. One nie wymagają... Wielka powieść o miłości, bo Iwaszkiewicz ma też świadomość, że odchodzi, ma też świadomość, też, że rodzina go wykorzystuje. Tak, no i że ten jego ukochany umiera, bo to jest jakby tak. też bardzo mocno zaznaczone w tych listach. Samotność, mówię tu o Iwaszkiewiczu, będzie jeszcze większa. I że tylko... No, że właściwie nic na pewno nie zmieni się na lepsze. Ale już kończąc ten wątek z tymi listami, które ja odnalazłam, one są tak inne. One by się nadawały właśnie do te transkrypcji na Facebooka czy do SMS-ów. Są bardzo krótkie, są lakoniczne, są oczywiście niepoprawnie pisane często. I wiecie, jak mamy tę projekcję, w której Iwaszkiewicz w swoim liście analizuje odpowiedź Błyszyńskiego do siebie i wydaje nam się, że on musiał mu napisać coś takiego bardzo rozbudowanego. A potem, to się okazuje, że dwa zdania na przykład. Że napisał dwa zdania, nie martw się, przyjadę w środę. No to... A Iwaszkiewicz na to 3000 znaków. 30 tysięcy znaków. Nie, no to jest pytanie też do was. Czy miałyście podobne odkrycia jak Ania? Jakby na takiej zasadzie w jakieś zaskoczenie, że nie spodziewałam się tego, albo że, no to, że właśnie ta projekcja, o której ty mówisz, to mi się bardzo podoba to określenie, chyba sobie je kupię od ciebie, wezmę, znaczy zabiorę, ale no właśnie, że ta projekcja nie tyle została rozwalona w pył, ale że lekko ukruszona. Projekcja na temat, jaką miałyście w głowie na temat tej miłości, tego uczucia. Ja siedząc też w tym miejscu, od lat zastanawiam się tak naprawdę, nie będąc żadną badaczką, tylko bardziej czytelniczką, jaki sens ma tak naprawdę grzebanie w prywatnym życiorysie czytanych, genialnych, różnych naszych lubionych lub mniej lubionych autorów. I bardziej chyba bym się skłaniała na co dzień do sytuacji takiej, że lepiej się skupmy na tym, co oni pisali sami, a nie na jakby tym... kontekście tak zwanym, tak? Zawsze mniej ten kontekst mnie interesuje niż same dzieła i zawsze to mnie martwi, że spotykam dużo ludzi, którzy z nie wiadomo skąd wiedzą bardzo dużo o Agnieszce Osieckiej, ale zapytani, co sądzą o pierwszym tomie jej dzienników, nie są w stanie nic odpowiedzieć, albo nie czytali ani jednej sztuki, którą napisała, czy też opowiadania, które wolą pisała. Plotkować niż czytać. Albo w ogóle to często myli im się, że ten Przybora to może muzykę pisał do jej piosenek, już po prostu bałagan w głowie. Ale jednak jest pewno ale. Często właśnie te zapiski prywatne tych osób są tak fantastyczną literaturą, że są dopełnieniem dla badaczy albo odpowiedzią na pewne sprawy związane z dziełami. I to był mój też jeden bardzo ważny motyw dla publikacji listów. Może moja mama nie była aż tak szaloną lokomotywą epistolarną jak Jarosław Iwaszkiewicz, ale też, że tak no nie powiem, bądź taka skromna, nie wypadła spod ogona, bo tej korespondencji jeszcze jest tam bardzo dużo, tylko właśnie chcę mieć drugą połowę mojego życia troszkę spokojniejszą i pewnych rzeczy nie publikuję. A jednak. Tak. To jest zachęta, żebyśmy się spotkali za 40 lat na Big Spokojnie. Booku i inną korespondencję Agnieszki Osieckiej analizowali. Ale tak naprawdę widzimy tutaj klucze do różnych piosenek, które później powstały, do różnych koncepcji koncertów, kabaretów, które tworzył Jeremi Przybora, bo on bardzo dużo pisał rzeczy tak z zewnątrz zabawnych, bo był po prostu osobą chyba ciężkiej depresji powojennej i tak dalej. On starał siebie i nas rozśmieszyć. I często ta jego twórczość jest tylko po wierzchu zabawna, a w środku to jest zupełnie o czym innym. W tym nieco byli do siebie podobni, tak. Chociaż mama była bardziej chyba szczera. No, no chyba to też różnica pokoleń między nią a Jeremim. Może też... Społecznie kobietom łatwiej jest mówić otwarcie o uczuciach, a od mężczyzn się tej formy takiej w marynarce w jodełkę cały czas oczekuje. Także to dla mnie było bardzo ważne, żeby zobaczyć, że każdy list jest tak naprawdę wprawką do wiersza czy do jakiegoś no tak, ale pomysłu. Wzajemnie napędzający się związek artystyczny, który potem efektem tego jest a to piosenka, a to kabaret, a to sketch, a to coś. Jak to było w przypadku Marii Dąbrowskiej i Kowalskiej? Ja myślę w ogóle tak, że te listy będą zaskoczeniem dla czytelnika, bo one są bardzo głębokie i one rejestrują właściwie
rodzenie się tej bliskości, tej miłości pomiędzy pisarkami. Potem ją pokazują, jak ona się pogłębia i właściwie jak się tworzy, dlatego że w tym momencie, kiedy one tworzyły tę swoją bliskość, to wiecznie mieszkały daleko od siebie, to znaczy ich miłość... tęsknota jest tam dojmująca. Tak, tak. I jeszcze no i był mąż i był partner. Właściwie. I właściwie w tych listach mamy zapis tej miłości. One się w taki sposób ze sobą porozumiewają. To nie jest zamiast, albo to nie jest obok, to jest po prostu istota ich bycia razem. Bo one zaczęły pisać listy miłosne w 1943 roku. Wcześniej trwała tam od 1940 roku korespondencja, ale to jest taka wymiana po prostu dwóch znajomych. W 1943 roku następuje ten przełom i wymieniają tę korespondencję do końca, ale... Jak długo? Ile to jest lat? 24 lata, do 64 roku. W 65 roku umiera Dąbrowska. Zmienia się trochę potem częstotliwość tej korespondencji, bo w 54 roku one zamieszkują razem. Ale ten moment, kiedy to zakochanie jest takie bardzo dojmujące, one są obok, znaczy gdzieś tam daleko od siebie. I to wszystko te listy rejestrują. To jest bardzo głęboka miłość jednak. A jak to było z Iwaszkiewiczem i Błyszyńskim? Bo tu mamy tak, tu mamy głęboką miłość na odległość przez większy okres czasu. Tu mamy ten związek wielkich artystów, poetów, kreatorów, a tu? No u mnie to bardziej takie skoki w boki. No tak, dobrze, tak, że ty to powiedziałaś. Tutaj jest, nie, bo tutaj jest jakby, ja jestem wstrząśnięta pracą pani Sylwii Chwedorczuk. Czekam na jakiś wielki film o tym i zaczęłam... Ja też pomyślałam od razu o tym. Kto by to mógł wyreżyserować? Zaczęłam zakupy na... popularnym serwisie, gdzie można kupić stare książki, popłochu przed swoją własną głupotą nadrabiać zaległości. Ja mam ochotę kupować listy Dąbrowskiej i dzienniki Dąbrowskiej teraz, złożyć to sobie z tą książką od razu. Dąbrowską to jeszcze mamy przerobioną, myślę, zwłaszcza myślę warszawiacy, tak będąc blisko tutaj jej i tak dalej, ale ja sobie kupiłam pierwszą powieść Anny Kowalskiej, czekam aż przyjdzie kurier, po prostu oczekuję jego jak po prostu Romeo, czy jesteś na dole, bo nie mam przeczytanej i to jest głupio, tak czyta się tę książkę i nie przeczytało się tych pierwotnych tekstów, tak znaczy tych tekstów. Ale większość ludzi nie przeczyta tych pierwotnych tekstów. Przeczytają, wszyscy kiwamy no, tutaj. Przepraszam, ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że one mieszkały 5 minut stąd, to znaczy Aleja Niepodległości 163, to jest mieszkanie Kowalskiej i Dąbrowskiej, także wracając można odwiedzić. No ale wcześniej mieszkały w tych listach, tak jakby tak, to one o mieszkały, to mi chodziło, tak, że to tak. Jest ich dom, te listy, a wiesz, jak najbardziej. Tam ci mogli się przynajmniej na schadzki widywać. No, no widywali się na schadzki, ale, ale tutaj też mamy zupełnie inną relację. Też mamy sytuację taką, w zasadzie można by sobie powiedzieć, że trudną do wyobrażenia w naszych hipernowoczesnych czasach, dlatego że mamy no, tych dwóch bohaterów, Jarosława Iwaszkiewicza, wówczas prawie 60-letniego, uznanego pisarza, no właśnie wszystkie te określenia, które tutaj już częściowo pomnik. Padły, pomnik, mąż, ojciec. To chciałam zostawić na koniec. Najpierw chciałam powiedzieć jeszcze, że właśnie polityk, dyplomata, prezes Związku Literatów, też taka postać. Dzisiaj to już jest nie do wyobrażenia, bo środowisko literackie jest też bardziej takie zdywersyfikowane, ale wówczas po prostu było kilka postaci naczelnych, które musiały reprezentować, też miały reprezentować polską literaturę i on był takim absolutnie na tej shortliście na wysokiej pozycji. Więc taki człowiek, który wydawałoby się, że musi być bardzo ostrożny w tym, żeby tego swojego wizerunku publicznego jakoś nie pogwałcić. Żonaty tak. Z dwiema córkami, wówczas już też wnukami. Jego córki też, zaznaczmy, że były starsze od Jerzego Błyszyńskiego. I chłopak dwudziestokilkuletni, kiedy się spotykają, z robotniczej rodziny, wybitnie przystojny, męski. O jego urodzie legendy krążyły, już tam piszesz. Tak, ja później już długo po wydaniu tych listów dostałam od kogoś fotografię Błyszyńskiego, inne poza jedną, właściwie z takiego nekrologu, która krążyła gdzieś po świecie. Rzeczywiście człowiek przystojny, ale jeśli można
powiedzieć coś takiego, patrząc na czyjąś fotografię, jest jakimś rodzajem zła w oczach. Nie wiem, jak to... Oczywiście to pewnie jest też moja projekcja po tym wszystkim, czego się o nim dowiedziałam, ale czasem tak jest, że na kogoś patrzymy i myślimy sobie, że to jest piękny człowiek, ale że jakiś rodzaj takiej niedobrej... Dla tych, którzy nie wiedzieli, to jak oni się w ogóle spotkali, ten chłopak z robotniczej rodziny i oni się spotkali pisarz. Zupełnie właściwie przypadkiem. Iwaszkiewicz mieszkał w Stawisku, jak państwo wiedzą, w domu rodzinnym jego żony, zbudowanym przez teścia dla nich. A z kolei Błyszyński w miejscowości Brwinów, bardzo blisko Stawiska. I po prostu był sąsiadem, który gdzieś tam się pojawił. Iwaszkiewicz pierwszy trop w ogóle tego, że ten Błyszyński się gdzieś pojawia, znajduje się właśnie w dzienniku i w jednym z jego kalendarzy, w którym Iwaszkiewicz pisze, że po prostu zwrócił na niego uwagę, że przystojny młody mężczyzna, czyli krótko mówiąc, wpadł mu w oko. No i to tak mogłoby się skończyć, bo jakby to już nie jest żadną tajemnicą. Iwaszkiewicz o tym pisał wielokrotnie w dziennikach. On miał mnóstwo romansów z ładnymi chłopcami i po prostu mu się ci młodzi mężczyźni z hercem też jakąś bardzo ważną miał relację i tak patrzę, że te książki wszystkie się zbiegły, zobaczcie, w takich latach teraz, to się pani książka się zbiegła z wspaniałą książką Magdaleny Grochowskiej, gdzie też pierwszy rozdział jest właśnie poświęcony Herca Miłości i jego korespondencji i spotkaniom z Iwaszkiewiczem, więc chyba będzie jakiś początek takich poważniejszych badań nad tematem dzisiejszej rozmowy tutaj, więcej książek. Więc oni gdzieś tam blisko siebie mieszkali, natomiast to wcale nie jest tak, że oni byli na wyciągnięcie ręki, bo obaj byli wplątani w... Znaczy obaj bardzo intensywnie żyli. Błyszyński miał rodzinę. Kiedy spotkał Iwaszkiewicza, miał żonę i syna, niewielkiego chłopca, wówczas kilkuletniego, no a Iwaszkiewicz, to już sobie powiedzieliśmy. I teraz wszystkie te wątki w tej korespondencji znajdują ujście. To znaczy oni, to nie jest typowy romans, oni nie ukrywają przed sobą tego, że nie wiem, mają rodziny albo że udają, że o tych rodzinach nic nie wiedzą. Te rodziny w tym wszystkim uczestniczą. Jest rodzaj otwartego związku. Jest to rodzaj jakoś tak otwartego związku, że tak jak powiedziałam na początku, dla mnie w pewnym sensie trudnego do wyobrażenia, dlatego że w tych listach pojawiają się, żeby też tego nie spłaszczyć, bo zachęcam państwa do przeczytania tych listów, natomiast no, pojawiają się takie wątki, w których już bardzo chory Jerzy, wiemy, że on za chwilę umrze, on był chory na gruźlicę, wykończony, wyniszczony. Iwaszkiewicz mu pisze, że Anna pojechała do Częstochowy się za ciebie modlić, albo ona go odwiedzała, żona Iwaszkiewicza, żeby sprawdzić, czy on na pewno ma coś do jedzenia, czy on dojechał do szpitala. Iwaszkiewicz bardzo dużo wówczas podróżujący służbowo, bez przerwy wysyłał telegramy do Anny albo ona do niego, mówiąc mu: nie martw się, Jurek jest bezpieczny, nie martw się, Jurek jest zdrowy, był na badaniach, dopilnowałam tego i tak dalej. A z kolei jeszcze w międzyczasie pojawia się jedna bohaterka w tym takim najbardziej intensywnym okresie i to jest chyba ta część, która na mnie zrobiła jakieś strasznie intensywne wrażenie i coś we mnie też poruszyła i zmieniła. Bo pojawia się kochanka nowa Jerzego, w której on się po prostu zakochuje. On się w niej bardzo, bardzo zakochuje, więc oni zaczynają tworzyć już taką plątaninę, w której jest Jerzy, który kocha Litkę, Litka, która pragnie być z Jerzym, Anna, która jest żoną Iwaszkiewicza, Iwaszkiewicz, który nie może sobie poradzić z tym, że ten Jerzy się od niego oddala do tej Litki. I to wszystko gdzieś jakby funkcjonuje w takim... Napięcie emocjonalne jest niewyobrażalne. Jest rzeczywiście i ten moment tych ostatnich kilku miesięcy, kiedy Iwaszkiewicz też wyjeżdżając po prostu nie zajmuje się niczym innym na tych wszystkich delegacjach i odczytach, jak tylko pisaniem telegramów i obgryzaniem paznokci. Czy Błyszyński na koniec staje się jego obsesją swego rodzaju? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że on ma tą świadomość, że już ma swoje lata. Że to może być ostatnia wielka emocja w jego życiu tego typu. Myślę, że tak, że tutaj jest kilka bardzo takich różnych poziomów. Rozmawiamy w tej chwili tylko tak próbując streścić tę relację, natomiast jest jeszcze co najmniej dwa, które jakby trzeba teraz wymienić. Jeden to jest ten, że Iwaszkiewicz jest artystą, który
bardzo mocno czerpie ze swojego życia i jak się zaczyna czytać jego utwory na przykład po dziennikach czy po jakimś tam zapoznaniu się przynajmniej pobieżnym z jego biografią, to widać jak bardzo on pracował literacko nad przepracowaniem różnych swoich traum, różnych swoich kompleksów i tak dalej. Dwa, on się uważa za mężczyznę nieatrakcyjnego, starzejącego się, takiego, którego nikt nie będzie już pożądał. Tak, ten wątek starzejącego się ciała, starzejącego się człowieka w tych listach jest. Więc jest to. No i trzy, właśnie to wymykanie się Jerzego cały czas i jego próba gdzieś trzymania się tego odchodzącego życia. No i ostatni poziom, no to jest obecność w jego utworach pisanych w tym okresie tej historii, przerabianej na różne sposoby, bo ta historia jest zapisana w Tataraku, ta historia jest zapisana oczywiście w Kochankach z Marony i już chyba nigdy nie będę mogła przeczytać tych utworów, nie widząc po prostu tych bohaterów. Ale to nie jest źle. Ja uważam, że ja czytając później te utwory po raz kolejny, że nie tylko widziałam tych bohaterów, bo to by było za płaskie, ale że też jakby dużo lepiej i bardziej emocjonalnie rozumiałam intencje tych postaci, to znaczy one przestały być postaciami z książki. No właśnie, co to zmienia, jak się dowiadujemy takich szczegółów z życia intymnego wielkich pisarzy? Co to zmienia? Spokojnie, damy radę. Potem w czytaniu tych ich dzieł. Czy to zmienia cokolwiek, czy tylko to ubogaca interpretację? Czy nie wiem, mamy... Jak to jest? No, tutaj mamy... Moim zdaniem Iwaszkiewicz słyszy wszystko i spadł tak, teraz. Ja tak myślę sobie, że w przypadku Marii Dąbrowskiej to ta miłość tak zawładnęła nią całkowicie, że ona już nie znalazła w sobie tej przestrzeni do pisania. To znaczy, jak o niej pomyślimy, o tym, co ona pisała po wojnie, to rzeczywiście, jeżeli są takie momenty w jej życiu, że ona tych listów pisze kilka dziennie do Anny. Policzyłam, nawet jedna część tej książki nosi tytuł 3090 stron miłości. To są strony miłości napisane tylko w ciągu 2 lat. To znowu możemy mówić trochę o obsesji, jak w przypadku Iwaszkiewicz. Tak, to jest w tym momencie ta miłość ma taki... pewien rodzaj obłędu w sobie. Trudno sobie wyobrazić, jak ona funkcjonowała poza tym, kiedy myślę, nie pisała tych listów. Myślę, że nie funkcjonowała, pisała, ledwo się ubierała i bardzo tęskniła za Anną. Nie mogła sobie z tym poradzić, ale to jest świadoma osoba. Ona wie, co się dzieje. Ona się do tego przyznaje, ma z tym ogromny kłopot. Nie jest w stanie tego przewalczyć, dlatego trudno tutaj mówić o pisaniu w ogóle jeszcze czegokolwiek innego. Dąbrowska wtedy jest ze Stanisławem Stępowskim, to był jej partner. Zresztą to jest też ciekawe, on się nie rozwiódł ze swoją żoną. Ta żona żyje wciąż, ale oni się rozstali po śmierci najmłodszego syna. I Dąbrowska go trochę chroni, tak myślę, nie mówią o tym otwarcie, ale myślę, że i Stępowski, i Kowalski na pewno wiedzieli o tej relacji. Kowalski napisał zresztą taki dość złośliwy dramat Babie Lato, w której występują 4 osoby, Maryjka, Anna, Jerzy i Stanisław. I on opowiada trochę o tej relacji. A co wiemy myślę, o relacji męża Dąbrowskiej? Myślę, że Stanisław bardzo cierpiał. Że obaj, że to jest po prostu cierpienie 4 osób. Bo tutaj słyszymy o żonie Iwaszkiewicza, która uczestniczyła w tym wszystkim, tak? Opiekowała się umierającym kochankiem swojego męża. Robiła wszystko, żeby to uczynić, to odchodzenie bardziej znośnym. Pytanie, jak było tutaj, jak było w tym przypadku? W tej książce zresztą najmniej jest Stanisława Stępowskiego. Gdzieś on jest taki dla mnie nieodkryty, co... Nie chcę go tak pozostawić, może jeszcze coś powstanie. Może trzeba poszperać trochę. Ale już tak zabrakło mi chyba trochę przestrzeni takiej emocjonalnej, bo rzeczywiście też bardzo przeżyłam pisanie tej książki i bycie w tym trójkącie, czworokącie. A co to w tobie zostawiło? Bo to jest też tak naprawdę czworokąt. Tula. Ogromne pojawia. Emocje, no obsesja, nie wierzę, że ktoś, kto się tym zajmuje, wychodzi z tego, nie powiem, no bez szwanku. Coś musiało zostać. No bardzo przeżyłam rzeczywiście pisanie tej książki. Jest taki moment, już nie chcę Państwu tak zdradzać wszystkiego. Ale spokojnie, nikt nie słucha. Ale ten moment taki najbardziej tragiczny, czyli ten moment, kiedy Dąbrowska dowiaduje się, że Kowalska jest w ciąży. Tak. I to jest rzeczywiście, pamiętam, to był luty i ja przeleżałam po prostu właściwie w łóżku.
tę lekturę. No bo też Kowalska boi się jej powiedzieć, nie wie jak ma to przekazać tę informację, że jednak tak, będzie tak, dziecko. Tak, tak, tak. I bardzo było mi żal i Dąbrowskiej, i Kowalskiej. No, przeżyłam to po prostu. Nie wiem, myślę o tym cały czas, czy właśnie wrócę trochę do tego pytania, ile można pokazać. Wydaje mi się, że pokazałam to dość uczciwie, nie obnażając pisarek, ale pokazując, o co tam właściwie chodziło. A ty, Aniu, jak poszperałaś po to w tych szafach Iwaszkiewicza, to co to w tobie zostawiło, kiedy przeczytałaś no, te listy obsesyjnie mężczyzny w sile wieku zakochanego w młodym chłopaku? Wiesz, ja pisząc książkę rzeczy, ja bardzo starałam się, żeby ta książka nie sprowadzała się do opowieści o romansie czy też miłości Iwaszkiewicza i Błaszyńskiego, choć uważam, że w jego dojrzałym życiu to jest jakiś centralny punkt, który bardzo wiele zmienia. Natomiast no, oczywiście nie unieważnia wszystkiego, co było wcześniej, czy tego, co jest później, ale to, co jest później, w zasadzie w bardzo wielu momentach zapisanych w dzienniku, w innych listach do innych osób powraca jak takie echo, taki refren. Jeszcze zanim odpowiem na twoje pytanie, dodam jedną rzecz, której nie powiedziałam, a ona nie jest oczywista, mianowicie to, że Iwaszkiewicz nie przestaje pisać listów do Błaszyńskiego po jego śmierci. I tych listów pisanych po śmierci jest kilkadziesiąt. Pisze je przez cały rok 59. Jerzy umiera w maju, w końcu maja, więc te kilka miesięcy. Oni się porozumiewali przed... Każdy związek ma jakiś rodzaj swoich kodów i oni też takie kody mieli. Na przykład używali takiego określenia podróż do Surabaji, które miasta w Indonezji, gdzie niby Jerzy miał wyjechać na kontrakt, on, tak jak powiedziałam, był budowniczym, nigdy tam nie dotarł i potem to określenie się pojawia, jaki rodzaj takiego mitycznego miejsca. I chyba jakoś tak szczególnie dla mnie dojmujące właśnie było czytanie tego, co Iwaszkiewicz do niego pisał po śmierci, ponieważ on zaprzecza w tych listach temu, że Jerzy nie żyje. Pisze do niego, że on wyjechał, jak się tam czuje, mówi jak on się czuje, mówi, że był świadkiem tego, jak go wysyłali w podróż w jakiejś skrzyni. I to wszystko jest jakby z jednej strony no już takie dość abstrakcyjne i absurdalne, Z drugiej, ja czytając to naprawdę, to znaczy to nie jest po prostu lektura, no to jest, wyobrażasz sobie tego człowieka, który jest w jakimś szaleństwie, absolutnym obłędzie, który zaprzecza temu, że mężczyzna, którego kochał, umarł, jednocześnie funkcjonuje, jeździ do pracy, żyje, no jest prowadzi jakoś, podwójne życie prowadzi tak naprawdę. Jakiś rodzaj podwójnego życia, chociaż no, jakby wszyscy wokół, ci jego najbliżsi wiedzieli oczywiście, co się stało, ale jednocześnie jeszcze poddaje to analizie. To znaczy, to nie jest tak, że on jest w takim szaleństwie, w którym nie zdaje sobie sprawy, że coś się wydarzyło. On jakąś częścią siebie nie dopuszcza tej myśli, a inną częścią siebie wie doskonale, że coś bardzo, bardzo istotnego w jego życiu się zmieniło i do tego powrotu już nie będzie. I wraca potem do tej historii jeszcze wielokrotnie w swoich dziennikach, w innych listach, tak jak powiedziałam, przez kolejne lata 60., nawet chyba w jakieś zapiski z lat 70., kiedy już jest, no właściwie tuż przed śmiercią, nadal jakby to przypomina. Czy to była największa miłość jego życia? Chyba odpowiedziałabym, że tak, na pewno taka, która najwięcej go kosztowała, która być może gdyby przeżył tę miłość mając lat 30, byłoby inaczej. Wydaje mi się, że ten wątek właśnie też starzenia się i nieradzenia sobie i pewnej nieakceptacji siebie jako mężczyzny miał tu ogromne, ogromne znaczenie i też go w pewnym sensie ustawił jakoś w tej miłości. Natomiast tak jak powiedziałam, ja nie chciałabym sprowadzać jego życia do tej jednej historii, dlatego że drugi taki wątek, który zrobił na mnie tak samo wielkie jakieś takie spustoszenie w sumie we mnie wywołał, to jest historia jego i Anny i jej choroby psychicznej, którą oni razem przechodzą i przeżywają w latach 30. z kolei. Jego jakiejś takiej niezwykle oddanej opiece wielomiesięcznej, karmienia jej, przebierania, mycia, próby jakieś przywrócenia jej do życia. I to też jest jakoś interesujące, bo tworzy pewnego rodzaju klamrę i mam wrażenie, że to, co powiedziałam wcześniej, że coś Państwu mogło wydać takie absurdalne, że ona się opiekuje kochankiem męża, że to jest jakiś rodzaj odpowiedzi jej na to, co się działo wcześniej. I nieopracowane są listy ich
wspólna korespondencja poza rokiem 45 chyba. I myślę, że to jest zadanie już prawie że niewykonalne, bo tych listów też jest jeszcze kilka tysięcy, a w dodatku Anna w okresach, kiedy chorowała, bo ona była chora, pewnie miała dzisiaj, by się to zdiagnozowało jako chorobę dwubiegunową, natomiast wówczas po prostu mówiło się, że jest chora na nerwy czy na depresję. Ona w bardzo wielu okresach swojego życia pisała w sposób tak nieczytelny, tak zniekształcony, co było jakimś rodzajem takiego zapisu też stanu jej psychiki, no, że myślę, że bardzo wiele czasu trzeba spędzić, żeby po prostu to móc doprowadzić Agata, do końca. Agata, a ty się czego dowiedziałaś o swojej mamie? Czego nie wiedziałaś, czytając te listy? Było coś takiego? No ja w ogóle nie wiedziałam o tej relacji, więc dowiedziałam się o tej relacji i tutaj jakby historia wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku Jarosława Iwaszkiewicza. Nie czytałam jeszcze książki, więc ani, więc jeszcze nie chcę tak się wypowiadać, ale też list jest taką formą literacką, gdzie możemy go nadać do kogoś, a tak naprawdę pisząc do siebie. I tak trochę wygląda mi na to, że być może ten okres, kiedy już ten kochanek zmarł, to były bardziej może listy do siebie, jakaś forma uporządkowania tego, co się dzieje w duszy. No ja bardziej się chyba dowiedziałam tego, że, znaczy właściwie potwierdziłam to, że Agnieszka Osiecka była osobą, dla której świat i normy były za wąskie, że jedno życie było dla niej czymś, co jest za mało. I literatura jest zawsze dla wszystkich nas równoległym życiem, tak? I korespondencja, tak jak też czytam książkę pani Sylwii Fedorczuk tutaj, tej korespondencji, że to jest drugi dom, który one tworzą. I być może gdyby po prostu od razu padły w sobie w ramiona i stwierdziły, że po prostu nie chcą dalej być w tych związkach z mężczyznami, to być może ta książka by nie powstała, nie powstałaby w ogóle ta literatura. I co, dowiedziałam się, że chyba takie uporządkowanie jakieś, tak, nazwijmy to może mieszczańskim, no ale nie, to jest ten termin jest za mały, społecznie jakąś tak przyjętym w latach 60., to na pewno nie było to, w czym Agnieszka Osiecka czuła się dobrze. Widać to w jej dziennikach, widać, że nie chciała popełniać, nie chciała wyrosnąć w cudzysłowie na taką samą osobę jak jej matka, od której zawsze teoretycznie, psychicznie uciekała, ale fizycznie nie była w stanie i naprawdę to pokazuje jakby no fakt, że fizycznie Agnieszka Osiecka nie wyprowadziła się przez ostatnie dekady swojego życia od swojej matki, pokazuje jak to mówią w tandetnych programach telewizyjnych, toksyczną miłość miała, tak, ale no skomplikowaną. I myślę, że po prostu tylko pisząc czuła się w domu. I to wynika też z tych listów, tak? Bo ona tak naprawdę wcale nie chce być z tym przyborą, nie chce tych śniadań jeść. Tak. To się czuje trochę. Nie chce, ona po prostu opowiada siebie komuś. Komuś. I myślę, że podobały jej się jego utwory bardziej niż on jako mężczyzna jej się podobał. Ja też mam wrażenie, że ona była bardziej zafascynowana nim jako twórcą. I tak, i że może można było to by poprowadzić w sposób zwykle taki platoniczny, tak, bez tej cielesności, która chyba nie była tam jakoś nie była specjalnie pierwszoplanowa. Jest też w tym element flirtu, którego nie ma w tych poważnych, bardzo dramatycznych związkach. To jest jeszcze inna forma bycia z kimś. I chyba on był formą, która Agnieszce pasowała w ogóle tak na co dzień. Tak, że wtedy ludzie ze sobą też lubili flirtować i wiedzieli, co to jest. Było wręcz coś takiego flirt towarzyski. Przecież były takie karty, grano w to. I czytam to trochę jako kontynuację tej formy też literackiej.
A co to za fragment, który zakładasz tam Sylwia, tak, w swojej książce? Tak, no właśnie, tak sobie pomyślałam, że może coś przeczytam. Proszę bardzo. Dobra, bo tutaj Państwo mogli się zapoznać z książkami, z listami, a ja sobie tak zaznaczyłam trzy fragmenty. To trochę jest o przekraczaniu i trochę jak to wyglądało. To jest taki moment, w którym ten bardzo dramatyczny. Maria pisze do Anny. Patrzę na twoje fotografie, które wysypały się z mojego notatnika. Jakże inną widzę twą twarz, tak dla mnie dotąd drogą i uroczą. Ile w niej widzę zmysłowości brutalnej, jak fałszywe zdaje mi się to spojrzenie tych szczerych, złotych oczu. Trzeba cię było nigdy, nigdzie od siebie na krok nie puszczać. Istota takiej twarzy powinno się trzymać przy sobie jak psa na łańcuchu, bo jak przyjdzie na nią okres rui, legnie z każdym, kto się nawinie i taka będzie całkiem, całkiem niewinna. To jest brutalne. I to jest bardzo trudne, tak. Ja myślę, że to jest trudne dla czytelnika. Anna jest cierpliwa, ale odpowiada w takim, według mnie, w bardzo pasującym do niej stylu. Szczerze cię za te listy nienawidzę. Co za męka ciebie kochać. Z tobą jedna jest pewność wiecznej niepewności. Ty nawet dzień wczorajszy uczynisz niepewnym. Jesteś w życiu prawdomówna, ale w miłości wykrętna. Ty walczysz nieprzytomnie, gdy za późno. Ale gdzie ty byłaś w sierpniu, wrześniu i październiku? To jest taki moment, kiedy one mieszkały ze sobą. Myślałaś, że jesteś szczęśliwa i mogłaś pisać dramat. Ale ja nie myślałam, że jestem szczęśliwa. Zapewniam cię. Tyś nie stawiała sprawy na ostrzu noża, wolała się ignorować, unikała się jak ognia, by o nas nie mówić, a przecież ja czekałam na to. Godziło się, by o tym mówić, ale o tym nigdy, nigdy mowy nie było. To właśnie było tabu. To jest też to, co powiedziała pani Agata, że one mieszkały w tych listach, im było łatwiej do siebie napisać, bo tak zaczęły też swoją znajomość poprzez to pisanie. Potem było im po prostu trudniej znaleźć to porozumienie, gdy żyły ze sobą, ale żeby nie zostawić Państwa w takim dramatyzmie, to zaznaczyłam sobie też fragment z tego samego momentu, że inny fragment, bardziej taki optymistyczny. To Anna też pisze do Marii. Moja cudna, umiłowana, żywa, prawdziwa, twój ostatni list i tamten napisany w gniewie i rozpaczy oba kocham. Szukam różnych słów, krzyczymy i szepczemy brutalnie lub nieśmiało. O ubóstwiana, kochamy się. Czy ty możesz pojąć to szczęście? Chcemy siebie, tęsknimy, pragniemy, pożądamy, należymy do siebie i między siebie kładziemy świat i życie. Ono nas łączy, nie dzieli. Kochana najdroższa, 3 lata szukamy siebie, szukamy miłości, milkniemy, odchodzimy. Rozłąki nas łączą, zdrady rzucają w rozkosz największych pożądań. I potem, kto tobie dorówna? Pyta, ty jedna jesteś żywa, ludzi żywych jest jeszcze mniej niż ludzi zdolnych. Jesteś moim szczęściem, moją wieczną potrzebą, wiecznym głodem, moją miłością. No, proszę Państwa, pięknie się zrobiło, bardzo romantycznie. Goethe wysiada. Wysiada, zupełnie. Padło też to słowo tutaj, tabu. No bo te wszystkie trzy korespondencje naruszają pewne tabu, obalają je. No tutaj mamy miłość pozamałżeńską, nazwałaś to skoki w bok. No tu mamy miłość homoseksualną, a czasem mamy takie, jakie mamy, gdzie próbuje się nas wcisnąć w pewne nowe ramy, nowe stare ramy. No, czy macie takie wrażenie, że te książki nabierają w 2020 roku zupełnie dodatkowej mocy, dodatkowej siły, dodatkowego przekazu? Że to jest miłość i nic wam do tego i czy ona się odbywa między... No ja właśnie tak wspomniałam książkę pani Magdaleny Grochowskiej, teraz zapomniałam jej tytuł, ale chodzi mi o ten zestaw ogromnych esejów biograficznych, który ukazał się chyba w zeszłym roku. Chyba nawet wcześniej. Może nawet już 2 lata temu, gdzie pokazane są postawy kilkoro polskich i nie tylko polskich, europejskich intelektualistów i intelektualistek u progu już dość szalejącego nawet, a nie tylko rodzącego się faszyzmu i komunizmu, różnych dużych w ogóle reżimów totalitarnych. I no szczerze powiem, to ja widzę tutaj nieprzypadkowość właśnie, że może ta książka ukazała się wcześniej, te listy Agnieszki i Jeremiego. To jest może bardziej związane z tym, że no po prostu ja muszę się spieszyć, bo tak mam wrażenie, że czas strasznie idzie do przodu i jestem sama, tak? I nie mam braci i sióstr, którzy zajmują się dorobkiem mamy. No,
też żyjemy u progu autokracji jakiejś rodzącej się, czego dziwnego, czego nie wiemy, co jeszcze nastąpi. I na pewno te represje wyglądają może inaczej niż wtedy, kiedy wręcz homoseksualistów wsadzano na długie lata do więzień, ale są jakąś formą buntu chyba i próbą pokazania, no, że nie ma tylko jednego modelu miłości, nie ma tylko jednego modelu rodziny. Nie jest po prostu miłość, tak? No, no i koniec. Jest, no właśnie nie po prostu, ale jest nie po prostu miłość. Nie, no, jeżeli wiesz, ja w nocy słyszę na swojej dzielnicy wracających, rozbawionych młodych ludzi, którzy krzyczą jebać pedałów LGBT do gazu i to jest koniec sierpnia 2020 roku. Jeżeli widzimy takie, a nie inne zdjęcia w mediach, to co się dzieje na co dzień w polskich mediach, słuchamy polskich polityków, ludzi decyzyjnych, no to myślę sobie, że ten trójpak, to ja bym taki trójpak wszystkim im wysłała. Żeby oni sobie poczytali, pomyśleli sobie, słuchajcie, to jest miłość i nic wam do tego, ci ludzie się kochają. Oni mają świadomość, że może z tego nic nie będzie, może nie będzie 500+, małżeństwa i z takiej tradycyjnej polskiej rodziny, o którą podobno walczymy, ale to jest wielka miłość. I dlaczego chcecie to zniszczyć? Nagle są takie książki. Nie możesz wysyłać, bo będziesz wtedy edukatorką seksualną, nie daj Boże, albo jeszcze Ty, mogę zostać edukatorką seksualną, jeżeli więc będę miała świadomość, że chociaż jedno zdanie... Ale to jest zabronione. Jeszcze nie, dopiero jest projekt ustawy, spokojnie. Aha, aha. No ja liczę, że książka Sylwii Fedorczuk, tak jak wcześniej było narodowe czytanie Sienkiewicza. O narodowe czytanie tych listów, jestem za. Myślę, że narodowe czytanie twórczości Kowalskiej też mogłoby się... I narodowe czytanie miłosnych listów Iwaszkiewicza do Błeszyńskiego na języku polskim dla młodzieży, gdzie młodzież, kocham cię, to wysyła emotkę, serduszko. A pod tym jednym serduszkiem Iwaszkiewicz, ile jest tych listów? Już nie pamiętam. I napisał... niemal 300. No to 300 listów napisał i to jest to jedno serduszko. Można by dzieciaki edukować, jak się oświadczyć, jak napisać o wielkiej miłości drugiej osobie. Oni tego nie umieją, wysyłają serduszka. Wiesz, to też oczywiście nie są tylko listy, w których oni, tak jak dziewczyny zresztą też przed chwilą to samo pewnie powiedziały, w których oni sobie wyznają miłość. To są też pewnie w przypadku szczególnie, bo mamy do czynienia z osobami wykształconymi, które w dodatku świetnie w literaturze się czują. No władają więc, słowem mistrzowsko. Tak, więc rzeczywiście wszystkie te listy i te wyznania i te analizy, one są niezwykle literackie i też piękne same w sobie, tak formalnie. Ale to dlatego, przepraszam, czy ci przerwę, no mówię na języku polskim, powinny być analizowane, jak pięknie się można napisać o miłości. Tu się absolutnie zgadzam. Gdybyś jakby powtórzyła to pytanie, czego się jakoś można dowiedzieć z tych wszystkich listów, to pewnie, czy opowieści, to pewnie tego, że nie tylko teraz, tu i teraz, w sierpniu 2020 roku, ale że w ogóle miłość jest nienormatywna. To znaczy, że nie da się jej, że związek dwojga ludzi jest tylko jedną z opcji. Że, uwaga, to są wywrotowe treści. Tak, audycja zakłada lokowanie produktu. Słuchajcie, tak jest, bo jeżeli byś zapytała, co to we mnie jakoś poruszyło, to właśnie chyba też taki przymus po tym wszystkim, co przyswoiłam, czego się dowiedziałam, też spojrzenia na siebie, na swoje różne kompleksy, na swoje różne opory, na swoje uczucia. Znaczy nie da się tego robić obojętnie, tak jak ty powiedziałaś. To znaczy po prostu się nie da, dlatego że to nie jest tylko kwestia pewnych faktów, które tam wskakują. To jest kwestia też przeżywania tego, co oni czuli, też tej dewastacji, która się w tych ludziach dzieje i trudno jest nie myśleć... Dewastacji emocjonalnej, tak, potwornej. A jednocześnie jakiegoś uskrzydlenia tego wszystkiego, że to właściwie jest ze sobą. Opowiadasz dokładnie, na czym polega miłość. No właśnie do tego chciałam powiedzieć, że to, czego ja się dowiedziałam, co jest banałem absolutnym, ale chyba najważniejszą rzeczą, którą z tego wyniosłam, to właśnie to, że miłość jest nienormatywna i nie da się powiedzieć, że dzisiaj bardziej jesteśmy w stanie zrozumieć, że ktoś żyje z żoną, z kochanką, z kochankiem i jeszcze ma dzieci, bo tak nie jest.
A jednocześnie, czy to kiedyś było bardziej na to przyzwolenie? Też nie, tak? To znaczy, że to jest zawsze jakiś nasz wybór, nasza droga i to, czy chcemy być w związku, który czyni nas innymi, jednocześnie nas niszczy i miażdży, ale też ale nie chcemy z niego podejmujemy być, decyzję, jest nie chcemy po prostu zawsze z tego zrezygnować. Dokładnie. No właśnie, Sylwia, nie chciały z tego zrezygnować. Tak, a ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że czytając tę korespondencję, ja podążyłam, zaufałam Kowalskiej, podążyłam trochę za nią, bardziej za nią niż za Dąbrowską. Również dlatego, że pierwszy raz list miałam chyba 13 lat temu w rękach. To też jest rzeczywiście takie pytanie, dlaczego tak długo musimy czekać na tę korespondencję zupełnie przepiękną. I pomyślałam sobie, że no, o tej Kowalskiej to właściwie nic nie wiemy. Ja wtedy też niewiele wiedziałam. Także to nie jest wstyd jakiś wielki. Nie. Agata Kurier przyjdzie, ja od razu powiem, ci książkę, przeczytasz. Tak, nie będziesz sama. Tak, ten tytuł Kowalska ta od Dąbrowskiej, taki kontrowersyjny, to właśnie stąd się wziął, że ja tam tłumaczyłam, o czym ty ten doktorat. No ja mówię, no Kowalska, no wszyscy... Nie bardzo, no więc jak już padło to ta od Dąbrowskiej, to no to wszyscy, to ta. I to było tak. I ja podążyłam za tą Kowalską, ona jest bardzo współczesną osobą. I gdzieś jej zaufałam i pisałam chyba też tę książkę i czytałam te listy w takim poczuciu, że to już jest po tej rewolucji, którą dzisiaj przechodzimy, po tej tęczy i tak dalej, że to jest coś najbardziej naturalnego, że ludzie się po prostu kochają. Wszystko jedno, czy to jest dwóch mężczyzn, dwie kobiety, czy mężczyzna i kobieta. Kowalska tak do tego po prostu podchodziła, ona nie miała żadnego problemu z tym. Ale ta książka zaraz jest w księgarniach, my już ją mamy w ręku, a ja ci mówię, no za oknem słyszę pedały do gazu, widzimy co się dzieje, jakby ona dostała... Może trzeba wysłać. Myślisz, że dostała jakiegoś napędu teraz, bo jest i doktor Sadowska się ukazała, jest kilka pozycji teraz. Generalnie odkrywa się te strony i odkrywa się je właśnie bez taniej sensacji. Opowiada się o wielkich uczuciach, o tym, że ludzie poddawali się im. Czy to rzeczywiście to jest ten moment, że trzeba to robić teraz na przekór temu, co jest za oknem? To chyba taki był plan też wydawniczy i to po prostu nie było w tym jakiegoś większego zamysłu. Po prostu napisałam jeszcze z rocznym opóźnieniem. Bardzo przepraszam, marginesy. Ja mam takie poczucie, że to jednak są historie totalnie uniwersalne. To znaczy, że wiesz, zastanawiam się nad tą próbą też takiego dopasowywania ich w pewne czasy, tak? Czy właśnie teraz bardziej, czy kiedyś. Jeżeli oczywiście chcemy jakby wydobyć z nich tych bohaterów i mówić, a tu mamy dwie kobiety, a tu proszę Państwa mamy dwóch mężczyzn, zobaczcie, oni tak mogli, bo to miłość i tak dalej, no to zawsze to będzie trochę takie edukatorskie, takie właśnie tym bardziej, pokazujące... że słyszymy w przekazie powszechnym zboczenie, nienaturalność, prawda, niszczy polskość. Ja nie wiem, jak było w przypadku Dąbrowskiej i Kowalskiej, jeśli chodzi o odbiór otoczenia i na ile też ich bliscy byli świadomi tego, co się między nimi dzieje. Iwaszkiewicz był człowiekiem, który doskonale rozumiał, że otoczenie uważa homoseksualizm za zboczenie, to znaczy no, w tych listach pojawia się to słowo pederasta, tak? No bo to jest to słowo, którym się określali. Zresztą, co jest jeszcze jakby taką dodatkową informacją, to, że on sam w zasadzie mierzył się przez całe życie z tym, że z nim jest coś nie tak, że on jest zboczony. Być może, bo na przykład te opisy, które czasem serwował Jerzemu, czasem one się znajdują w dziennikach, że uległem jakiemuś chłopcu, gdzieś poszedłem z jakimś chłopcem i tak dalej, one są pisane tak, on oczywiście to wyznaje i ma potrzeby jakiegoś przeanalizowania, dlaczego tak się stało, ale uważa, że to jest coś złego, co zrobił. Przypomniał mi się taki film, sprzed 5 chyba lat, nie wiem, czy on miał tytuł, Wstyd, w którym bohater jest uzależniony od seksu, Wstyd. I tam się dzieje dokładnie to samo, to znaczy on za każdym razem, kiedy idzie w to miasto, wraca jakby brudny, to znaczy nie może przestać tego robić. I tutaj też się pojawia ten wątek. Agata, chciałaś coś powiedzieć? Na koniec, już powoli kończymy. Na koniec, tak. Nie, raczej może na początek, bo to jest chyba początek dłuższy, długiego procesu. Dla mnie wynika z tych trzech książek i też opowieści o doktor Sadowskiej, którą tutaj przywołałaś.
że oni się, że to są wszyscy ludzie, którzy są szalenie odpowiedzialni, chcą być odpowiedzialni i mają przez to ogromne poczucie winy, bo jeszcze przecież nawet nie było czasu, żeby porozmawiać właśnie o córce pani właśnie. Kowalskiej, bo gdy, że tak powiem, dorośli ranią sobie siebie nawzajem i rzucają się w odmęt miłości, to jest jedno, ale gdy jeszcze na szali są uczucia dzieci, a też przypomniało mi się, że Ewa Kuryluk w tej swojej wielkiej, genialnej trylogii pisze o Annie Kowalskiej, z jaką troską ona z kolei opiekowała się nią samą, tak? Kiedy ona była dziewczynką, a jej matka miała okresy pogarszające się tej choroby psychicznej, to państwo Kurylkowie korzystali z pomocy ciotki Kowalskiej, także no rzeczywiście rodzina ma wiele wymiarów, ale wygląda na to, że może bliskość ma wiele wymiarów. Te listy mają taką terapeutyczną chyba najbardziej chyba funkcję dla nich, bo mogą być ze sobą, a jednocześnie chyba nie przekraczać gdzieś tak bardzo uczuć innych osób, nie drażnić ich tak no, bardzo. To jest nie? To, co mówiliśmy na początku, stawianie granicy. Mm-hmm. Tak? Dlatego mi się wydaje, że bardziej byłabym zazdrosna o listy czyjeś męża, gdybym nagle odkryła, że właśnie koresponduje, a mniej nawet, gdyby opiekował się jakąś atrakcyjną sąsiadką. A to bardzo ciekawa koncepcja. Tak, więc taki wniosek na koniec. Czyli tak na koniec, bardziej rodzina, ach rodzina, czy kochajmy się? Kochajmy się. Proszę Państwa, kochajmy się. Czytajmy piękne czysta listy. Miłość. Wspaniałych ludzi. Opowieści o ogromnych emocjach, które wznoszą do góry, ale czasami też rozwalają od środka. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.